10 skandali i sekretów rodziny królewskiej. Książę Andrzej i afera pedofilska. Książę Andrzej był oskarżony o molestowanie i bliskie kontakty z Virginią Roberts, która była niewolnicą seksualną Jeffreya Epsteina. Mężczyzna miał zmuszać ją do uprawiania seksu z najbardziej wpływowymi ludźmi na świecie. Media donosiły wtedy, że jednym z tych wpływowych ludzi miał być właśnie książę Andrzej, z którym kobieta pierwszy raz miała współżyć, mając jedynie 17 lat. Syn królowej nie przyznał się oczywiście do winy, no ale zdecydował się zrezygnować z obowiązków członka rodziny królewskiej, tłumacząc to dobrem ogółu. Uznał, że pomówienia zbytnio nadszarpnęły jego wizerunek. Księżniczka Małgorzata, czyli młodsza siostra królowej Elżbiety II, prowadziła dosyć bujne życie osobiste. Wszystko zaczęło się od romansu z Peterem Townsendem, czyli żonatym oficerem Royal Air Force. Ten na tyle zauroczył się księżniczką, że porzucił dla niej nawet rodzinę. Ich plany miłosne przekreśliła królowa, która nie zgodziła się na ślub z rozwodnikiem. W 1960 roku wyszła za mąż za fotografa Antonego Armstronga Jonesa. A po 44 latach od ich ślubu wyszło na jaw, że ten ma nieślubną córkę, którą spłodził kilka miesięcy przed ożenkiem z Małgorzatą. I a propos tego, na moim kanale A to ciekawe znajdziecie taki odcinek o rozwodach królewskich, takich najgłośniejszych, więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Książę Filip i jego erotyczne ekscesy. Dzisiaj książę Filip ma już 98 lat, ale za czasów swojej młodości i początku małżeństwa z Elżbietą potrafił nieźle zaszaleć. Ponoć książę Filip nie czuł się dobrze w cieniu swojej żony królowej czy dzieci. Swoją frustrację miał odreagować podczas przyjęć klubu czwartkowego, a także innych imprez, nawet tych o charakterze erotycznym. Biografowie rodziny królewskiej uważają, że ten notorycznie zdradzał królową Elżbietę, a raz zrobił to nawet z jej kuzynką Aleksandrą. Rezygnacja z tronu dla rozwódki. Edward VIII w 1936 roku objął rządy, jednak te nie trwały zbyt długo. Zaledwie kilka miesięcy później zrzekł się tronu, żeby poślubić swoją ukochaną, Wallis Simpson, która była już wcześniej dwukrotnie rozwiedziona. W pożegnalnej mowie Edward VIII mówił: "Uwierzcie mi, gdy mówię do was, że uznałem za niemożliwe dźwiganie wielkiego ciężaru odpowiedzialności bez pomocy i wsparcia kobiety, którą kocham". Był to skandal, z jakim rodzina królewska nie miała wcześniej do czynienia. Edward VIII zrzekł się tronu i wyjechał z Wielkiej Brytanii. No ale czego się nie robi dla miłości. No i jak widać, historia lubi się powtarzać. A fortuna tołem się koczy... Nie, kołem się toczy. Ale to i tak nie wiem, do czego chciałam powiedzieć. Ale dobra, lecimy dalej, bo teraz będzie dobre. Chcę być twoim tamponem, czyli romans Karola i Kamili. Małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany właściwie od samego początku było skazane na porażkę, bo syn królowej Elżbiety już w dniu ślubu kochał inną kobietę. Mimo braku uczuć, zmuszony przez rodzinę, ciągnął fikcyjne małżeństwo z Dianą przez prawie 15 lat. Wow! W tym czasie romansował oczywiście z Kamilą, o czym dowiedziała się prasa, która opublikowała duży zapis rozmowy telefonicznej pomiędzy kochankami. Książę w rozmowie przyznawał, że chciałby zamieszkać w spodniach Kamili, a także być jej tamponem. No i afera szybko przybrała nazwę Tampongate. Miało to miejsce jeszcze 4 lata przed rozwodem Karola i Diany. Rozwód księżniczki Anny. Córka królowej Elżbiety II, księżniczka Anna, również ma na koncie nieudane małżeństwo. W 1973 roku wyszła za mąż za Marka Filipsa, no ale ten związek rozpadł się po 19 latach. Księżniczka Anna nie wytrzymała jego notorycznych zdrad i jako druga w historii całej rodziny królewskiej się rozwiodła. Kilka miesięcy po tym rozwodzie ponownie wyszła za mąż, tym razem za komandora Timothy'ego Loren. A co ciekawe, to jej pierwszą miłością był Andrew Parker Bowles, który ożenił się z Kamilą. Historia Diany.
Księżna Diana zmieniła rodzinę królewską i pokazała publicznie chyba najwięcej jej mankamentów. W wywiadach opowiadała o zdradach swojego męża na przykład, a w 1992 roku na jaw wyszedł też jej 5-letni romans z Jamesem Gilbeyem. W tym samym roku magazyn The Sun opublikował fragment jej rozmowy telefonicznej, w której mówiła, że jej życie to tortury, a rodzinę królewską nazywała pieprzniętą. Co więcej, księżna Diana jako pierwsza w historii Windsorów zabierała stanowisko w jakichś niewygodnych dla nich sprawach, takich jak na przykład usuwanie min lądowych czy wspieranie ludzi chorych na AIDS. No, generalnie stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Nękana przez fotoreporterów zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku w Paryżu. Królowa dziewica miała nieślubnego syna. W 1587 roku Hiszpanie aresztowali u wybrzeży San Sebastian mężczyznę, który później zaczął podawać się za syna Elżbiety I i Dudleya, Artura Dudleya. Królowa miała po urodzeniu syna powierzyć go opiece zaufanego swojej dwórki Roberta Sauterna. Dopiero jako nastolatek Artur miał poznać prawdę o swoich królewskich korzeniach. Zdaniem niektórych badaczy królowa mogła w tajemnicy urodzić dziecko latem 1561 roku, kiedy jak zauważyli jej dworzanie była bardzo opuchnięta, lub w 1562, gdy oficjalnie chorowała na ospę. Wśród badaczy przeważa jednak opinia, że Artur Dudley był po prostu angielskim szpiegiem wysłanym do Hiszpanii tuż przed wyprawą Wielkiej Armady na Anglię. Miał on wprowadzić Hiszpanów w konsternację, podając się za potencjalnego katolickiego następcę angielskiego tronu. Ostatnia wzmianka o Dudleyu pochodzi z 1590 roku. Miał być wówczas więźniem w mieście Alcantara. Królowa matka wstydziła się swojej rodziny. Matka królowej Elżbiety II, znana powszechnie jako Królowa Matka, była jedną z najpopularniejszych przedstawicielek brytyjskiej rodziny królewskiej. Brytyjczycy nigdy nie zapomnieli jej wkładu w podtrzymywanie ducha walki narodu w czasie II wojny światowej, a sam Adolf Hitler nazywał ją najniebezpieczniejszą kobietą na świecie. Na biografii królowej obecna jest jednak mała rysa związana z dwiema przedstawicielkami jej rodziny. W 1963 w prestiżowym szlacheckim Barks Parish zamieszczono informacje, jakoby bratanice królowej Nerissa i Catherine Bowes zmarły odpowiednio w 1940 i 1961 roku. Tymczasem w 1987 ujawniono, że dziewczęta zostały w 1941 umieszczone w Royal Earswood Hospital, czyli szpitalu dla umysłowo chorych. Nerissa zmarła tak naprawdę 22 stycznia w 1986 roku, a Catherine dopiero 23 lutego w 2014, czyli stosunkowo niedawno. Błędną informację w herbarzu o śmierci Nerissy i Catherine krewni tłumaczyli demencją ich matki. Rodzina nie interesowała się jednak losem kobiet i dopiero po ujawnieniu skandalu postawiła Nerissie nagrobek. Tajemnica małżeństwa królowej Wiktorii. Królowa Wiktoria i Albert Sachsen-Coburg-Gotha byli jednym z najszczęśliwszych małżeństw na brytyjskim tronie. Szczęście to przerywała jednak przedwczesna śmierć Alberta 14 grudnia 1861 roku. Władczyni mocno przeżyła odejście ukochanego męża, ale wkrótce znalazła pocieszenie u boku swojego wiernego szkockiego sługi Johna Browna. Relacja łącząca Wiktorię i Browna budzi żywe dyskusje wśród historyków, bo według pamiętników brytyjskiego polityka kapelan królowej Norman MacLeod miał wyznać na łożu śmierci, że udzielił parze sekretnego ślubu. Autor nie mógł jednak uzyskać tej informacji z pierwszej ręki, więc wiarygodność tego przekazu może budzić wątpliwość. Sama Wiktoria po śmierci Browna w marcu w 1881 roku napisała bardzo przejmujący list, sugerujący, że przynajmniej traktowała swojego sługę podobnie jak zmarłego męża. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów na to, czy Brown był tylko przyjacielem, czy też kochankiem lub nawet mężem
monarchini. Pamiętniki domniemanego męża Wiktorii, które mogłyby ujawnić prawdę, zostały po jego śmierci oczywiście zniszczone. Dzięki, że zostaliście do końca, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja zachęcam Was do sprawdzenia mojego kanału A to ciekawe, gdzie też czasami pojawia się coś interesującego. Do usłyszenia na A to ciekawe. Cześć!